Siema, witajcie. Jak dobrze widzicie, to jest SCP-087. Ja nie wiem, co mnie pokusiło, żeby w ogóle w to grać. Mnie strach przyciąga ludzi, naprawdę. Ja pierdzielę. Jaka poręcz, ja. Kurde, wnerwia mnie ten kursor na ekranie. Kurde, jeszcze te kroki. Nie no, co mnie pokusiło, żeby w to grać? Co to? Które to już jest piętro? Tak myślę, że dla oglądającego to są nudy, bo po prostu idzie się do przodu, ale ja tu mam. Ja tu się nie nudzę. Zawał gwarantowany. Nie ma tu żadnej tabliczki, a w tej B było te tabliczki. Kurde, ale jak tu jest nastrojowo jeszcze ta rura taka. Brudna, taka zardzewiała, krusząca się, ła. To miejsce, fuj. Ciszej oddychaj, gościu. Jeszcze nas coś usłyszy. Które to już piętro? O nie. Spokojnie. Damy radę. Damy radę. Teraz zacznę oddychać tak jak ten gościu. Ło, co to? Kurde, coraz bardziej powątpiewam, czy chcę to w to grać. Dźwięka ile potrafi narobić kiślu w gaciach. Czekajcie chwilę. Może jakoś się da usunąć ten kursor. Nie. Co ja włączyłem? Kurde, boję się.
Gdzie ja mam teraz niby Nie. Głupi dźwięk. Co ta? Tam coś jest? Szczęście nic. Tu by się jak w Alanie Wake'u latarka przydała. O tak, latareczka. Sorry, że mówię, że w ogóle tak. Będę teraz cały czas trzymał to W, bo będę trzymał W. Jak już puszczę, to. Nie, puszczę na chwilę. Za szybko się to wszystko dzieje. Można tak z nie. O, da się podskoczyć. Ło, ale wysoko. Słyszycie? Jakby normalnie szedł. Dźwięk strachu dobrali dobrze, ale. To drugie już nie. On coraz głośniej oddycha normalnie. Albo to ja dostaję jakieś skizy. Mamo, jesteś tutaj? Wróciłbym się do początku, ale nie wiem, czy jak się nie wrócę, to coś mnie nie spotka nieciekawego. Tak może być. Za każdym piętrem potem już się tak jakby nie wiem, aktualizuje, że już nie mogę się wrócić po prostu, no. Tylko coś mnie tam, nie wiem, zabije albo przestraszy i zacznie biegnąć w drugą stronę. Tak, w tej grze najbardziej się boję schodzenia po schodach. Schodzenie po schodach to jest coś, czego naprawdę strach się bać. Jest tylko schodzenie po schodach. Cały czas w prawo i w prawo. Ja cię nie potrafię komentować takich gier. Po prostu tu nie ma komentarza, to trzeba się wczuć. Gdzież w milczeniu? Gdzie? Co? Co? Co się dzieje? A to znowu. Znowu jest ten dźwięk. O Jezus. Maria. Tu zawału dostaję.
Myślę, że tak mi się przynajmniej wydaje, że ta część jest chyba straszniejsza niż ta poprzednia. W sensie gry, nie schody. Tam się coś ruszyło. Które to już jest piętro. Tak chodzę przez 20 minut zesrany w ciemności. Jakby to było naprawdę. Boż. Ja bym nie wiem, co bym potrzebował, żeby czuć się bezpiecznie. Kogoś jeszcze? Latarek? Pistoletów? A i tak zszedłbym posrany. Kurde, ile to jeszcze będzie trwać? Zabijcie mnie w końcu. Matko, ten szum, to oddychanie. Ja cię kręcę. Teraz się czuję, jakbym naprawdę schodził. Ale plecy mnie bolą. Ała. Co? Takie słyszeliście? Jakiś wąż. Wąż. Idziemy spokojnie, bez nerwów. Nic mnie tutaj nie zabije. Wyjdę na świeże powietrze. O, znowu ten dźwięk. No. Czuję się taki osaczony. Ale zimny dreszcz mnie przechodzi po prostu. No nie, jak ja się boję. Co mi się ekran przybliżył? Ja nic nie robiłem. Widzicie, to ekran mi się przybliżył. Mam złe przeczucia. Czy to ja nacisnąłem? Ja nic nie naciskałem.
Jezus, jaki ze mnie jest tchórz. Czemu mi się ta kamera tak przybliżyła? Fuck. Ja tak nie chcę, ja chcę oddalić kamerę. F1. Nie, F4. Nie. Ja pierdzielę. Widzę, widzę. Co? Uff. Myślałem, że coś tu stoi. Paranoja, nie, jakieś schizy, nie wiem, że to jak, nie wiem, jak to w ogóle ogarnąć. Matko. Jakieś, na serio, takie zimne dreszcze mnie przechodzą. Nie wiem, ta kamera naprawdę się przybliżyła, czy mi się tylko tak wydaje? Jest! Co to było? Widzieliście to? Taki cień na ścianie. Nie, ostatnie piętro. To jest ostatnie piętro, które przychodzę. Nie, ja rezygnuję, naprawdę. Boż, nienawidzę takich gier, nienawidzę, nienawidzę. Co? Jeszcze jakieś chrząkanie stamtąd. Jest niemożliwe. Nie, muszę się napić. Wody oczywiście. Jakby nie było żadnych spekulacji. Kurde, jak dmucham w ten mikrofon. Nie, nie. Dobra, idziemy dalej. Chyba zaraz zdejmę słuchawki i będę tylko do tego mikrofonu mówił, bo to jest... To jest niemożliwe. Matko. Ile jeszcze tych pięter będzie? Ja chcę znaleźć wyjście. Gdzie? Co? Jezus Maria.
Co to się tutaj dzieje w ogóle? Co to ma być? Jak myślę o grze, to ja chcę się rozerwać, a nie kurde bacie, jak srać w gacie. Nie, muszę jeszcze raz się napić. Woda z magnezem. Polecam. Genetics D. Ale kijowa ksywka. Lub raczej nikt. Jezu, czemu ten ekran... Czemu on się taki zrobił? Nie. O, już jest normalnie. Lol. Lol. W tym momencie chyba oddycham tak samo jak ten gościu. Jest niemożliwe. Tak srać przy grze. No ile jeszcze? Ile jeszcze tej męki? Matko, coś mi się wydaje, że ta gra jest... W oglądaniu na pewno strasznie monotonna, jeżeli ktoś się ogląda tak z boku, albo jak wy będziecie oglądać. Schody, poręcz, 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 schody, poręcz,
I zaraz chyba to wyłączę, naprawdę. Strach strachem, ale zaczęło mnie to nudzić.